Drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moje kochanie, dzisiejszy przykaz to on dotyczy wielu świetlików, które teraz na Ziemi i jestem pewna, że wielu moich słuchaczy do nich należy. Teraz obecnie na Ziemię dwa rodzaje ludzi. Przykaz. Rady Arkturianckiej. Witamy. Jesteśmy radą Rektorianską i z przyjemnością kontaktujemy się z wami wszystkimi. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak sobie radzicie w czasach tragedii i traum. To tak, jakbyście mieli dużo doświadczeń, które oczywiście macie. Przeszliście przez wszystko, co mogliście sobie wyobrazić. A nawet więcej odkąd zaczęliście wcielać się w ciało fizyczne. A tym z Was, którym teraz najtrudniej współistnieć ze swoimi braćmi, ludźmi, to ci, którzy zgodzili się wziąć na siebie najwięcej dla ludzkości, ponieważ uwielbiacie służyć. Jesteś tak dobrze przygotowany, tak gotowy na zadanie, ale nie zawsze zdajesz sobie z tego sprawę. Nie zawsze widzisz siebie jako silną i potężną istotę światła i miłości, którą naprawdę jesteś, ponieważ bardzo niewielu ludzi widzi siebie i innych w ten sposób. I jak wiesz, pomocne jest mieć wzory do naśladowania. Pomaga mieć przykłady tego, co możesz osiągnąć, kim możesz się stać. Więc jeśli jesteś jednym z tych, którym teraz nie jest bardzo trudno na ziemi, sugerujemy, aby zwrócił szczególną uwagę na znalezienie możliwości mentoringu i przywództwa. Poszukaj sposobu nadawania przykładu i zapewnienia szablonu innym, aby podążali Twoimi śladami i rób to jednocześnie szanując, gdzie znajdują się wszyscy inni. Więc, że wielu, którzy teraz walczą, będzie musiało przejść długą drogę, aby dostać się tam, gdzie jesteś. Nie będzie to takie proste, jak strknięcie palcami. Musisz uzbroić się w cierpliwość wobec swoich bliźnich i pamiętać, że ci, którzy najbardziej walczą, również pracują nad sobą najbardziej lub że tak wiele wzięli na siebie dla swoich bliźnich. Wszyscy możecie służyć na różne sposoby, a w różnych momentach życia będziecie słyszeć inaczej niż wcześniej. Ale zawsze jest sposób, aby pomóc. Zawsze jest sposób, aby wyciągnąć kogoś z dołu, w którym się zakopał. Wiemy, że jeśli rezonujesz z nami i naszymi transmisjami, oznacza to, że chcesz być pomocny. Bądź pomocny, kierując światło. Tak jasno, aby ludzie wokół ciebie zwracali uwagę i pytali, jak to robisz, jak udaje ci się utrzymać wysoką wibrację pomimo wszystkiego, co się dzieje teraz na świecie. Bądź tym, kim naprawdę jesteś, a jednocześnie bądź skromny. Szukaj okazji, aby pomóc innym, ale także bądź cierpliwy wobec tych, którym chcesz służyć. I porzuć swoje idee, oczekiwania i przywiązanie do tego, jak to wszystko powinno się rozwijać od tego momentu, ponieważ będziesz zaskoczony tym, co się dzieje. I tego chciałaś. Nigdy nie chciałaś, aby wszystko to zostało wyjaśnione na tym etapie Twojej ewolucji, na tym etapie podróży do piątego wymiaru. To najlepsze wykorzystanie Twojego czasu, gdy czekasz aż. Twoje bliscy będę gotowi zrobić kolejny krok w ewolucji ludzkiej świadomości. Nic dodać, nic ojąć. I zobaczcie, jak to jest. Wiele rzeczy z tego przykazu Arcturian, bo między innymi ja stamtąd pochodzę, Dużo wcześniej, wiele lat wcześniej o tym mówiłam. Mówiłam, zanim stworzyłam kanał na YouTube, bo mi było mówiona, żeby ja zaczęła dzielić się wiedzą, którą mnie przykozuję. Nie ukrywam, że bardzo długo się upierałam przed tym. Nie chciałam tego robić. Absolutnie. Chciałam. Żyć e, tak powiem, w izolacji. Praca i ja sama ze sobą. A może było potrzebny mi ten etap w moim życiu. Ale ponieważ e, jak już wiecie, że nasi nauczyciele zrobią wszystko, zastosują wszystkie metody, żeby wykonywali swoje zadanie swojej duszy, tak i było w moim przypadku. Zrobili wszystko żeby ja robiła to, dlaczego tu przyszłam. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak mnie bardzo irytowała, kiedy mówili do mnie, że mam specjalną misję na Ziemię. Jak mnie to drażniło. Jak słyszę od jasnowidców, że ja mam specjalną misję na Ziemię, Pani ma specjalną misję na Ziemię. O a okazało się, że tak. Stworzyli wszystkie warunki, tak poprowadzili, no, że robię to, co robię. To nie była moja chęć zaśnięcia na YouTubie. moje, to znaczy jak Irina z głowy, jeżeli by ja miała to robić, ja by tego nie robiła. Ale cały czas była informacja, że mam dzielić się wiedzą. Stwórz YouTube. YouTube, zacznie na YouTube przekazywać. Pamiętam, jak ja to odciągałam, to wszystko. Jeszcze troszkę, dajcie mi czas. Później, żeby zaczęła robić warsztaty. Na warsztatach dziel się wszystkim tym, jak ty doszłaś do, do tego stanu świadomości wszystkimi narzędziami. Dziel się to z ludźmi. Również nie chciałam tego robić. No ale już, jak wiecie. Z duszą nie wygrasz, jeżeli poddajesz się prowadzeniu. Doskonale wiedziałam, jeżeli ja tego nie zrobię, doprowadzam lub zrobię tak, że i tak będę musiała zrobić. Pamiętacie, jeżeli ktoś tam mnie już dawno e, ogląda, mówiłam, że dwóch jest najwisów w czasowym przydzieli 20 lat równe 20 lat. Jedna Ania i druga Ania, które powiedzieli, że masz bardzo upartą duszę, osiągnie wszystko, co zaplanowałaś. Pierwszy raz to usłyszałam w 1996 roku, a drugi raz usłyszałam to samo, te samo słowo w 2016 roku. Tylko w 2016 roku już uśmiechnęłam się i powiedziałam: właśnie widzę, że wszystko osiągnie, co zaplanowała dlatego zaczęłam prowadzić warsztaty, dlatego zaczęłam dzielić się wszystkim, co mi pomogło dojść do już powtarzam się, do tego stanu świadomości i żyć w zgodzie ze sobą, pokochać siebie bezgranicznie. I wam powiem, kiedy było mnie mówione, gdy jeszcze mieszkałam w Koliszu, to było 12-14 lat temu, kiedy mówiono mi robić warsztaty, a ja je robię 6 lat. Wyobraźcie sobie, ile lat mówiłam, że nie będę robić. I mnie było powiedziane, żeby zejść do poziomu tych ludzi, nie opuścić się, tylko zejść i zaczynać od zera prowadzić. No, widocznie taka moja rola. Brać zarączkę i od zera prowadzić. A teraz, jak widzicie, jak dużo ludzi się budzi. Mi się wydawało, że ja już dawno powinna skończyć te swoje warsztaty, bo to jest ta, tak oczywiste. Oczywiście, dla mnie oczywiste. No, ale nadal to robię i to, co tu powiedziane w tym przykazie, uwierzcie, tak samo dotyczy mnie, mojego życia. To wszystko, co tu jest, to, co było powiedziane, było i jest w moim życiu. Więc coś niesamowitego. Ja jestem pod wrażeniem tego przykazu i myślę, że Wy tak samo, tak jak nieraz mnie piszem, że ten przykaz, potwierdzenie, ja potrzebowałam i dzisiaj ten przykaz, lub potwierdzenie, tak samo i dla mnie. To jest potwierdzenie, że ja to, co robię, Robię słusznie dla ludzkości. Mnie to daje radość, mnie to sprawia przyjemność. Nawet czasami, kiedy jestem zmęczona, bo jest po prostu no, ja, jestem człowiekiem, ale wstaję, zregenerowana, robię swoje praktyki, które robię, żeby na cały dzień naładować się energią i heja do przodu, moje kochanie. Wasze życie zależy od Was. Nikt za Was tego nie zrobi. Nikt nie zmieni i nie przetransformuje Wasze programy trójwymiarowego świata. Nikt nie zamieni to na miłość oprócz Was. Nikt za Was nie zrobi wybaczenia sobie bliskim. Więc y, róbcie, działajcie, kochajcie siebie, zmieniajcie siebie. My zmieniamy świat. Jak już mówiłam, wielu z nas już żyje w piątym wymiarze. Wielu z nas już żyje w piątym wymiarze. To jest ten świat, który Wy sami sobie stworzycie i żyjecie w obfitości absolutnie wszystkiego. Absolutnie. Powiem tak, że wiele razy zastanawiałam się, bo daje wiele niespodzianek na swoich warsztatach. I takich niespodzianek, które nie napisane w moim programie. Dlatego, że uważam, jakby napisała, to właśnie na te rodzynki by ludzie przychodzili, ale ja uważam, że powinien przyjść kto gotowy do zmiany swojej świadomości, swojej świadomości, ale nie tylko. Otrzymać informacje, jak żyć w obfitości finansowej. To wszystko razem idzie w parze. Nie może człowiek wysoko wibracyjny żyć, jak to potocznie się mówi, od pierwszego do pierwszego, bo kiedyś też tak żyłam. No. Także tak, moje kochanie, róbcie. Делайте, изменяйте себя, и изменяем разом свет. Спасибо вам за поддержку, за помощь, спасибо за то, что мы вместе, и за то, что нас все раз больше. С вами была Ирина.